Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym Was poprowadzić troszeczkę po ogrodzie takim mrocznym, gdyż aura na dworze no, sprzyja spacerom. Jest zimno, bo jest około 8-9 stopni u mnie. Zaczynają kwitnąć już rośliny takie typowo jesienne. W pąkach są astry nowoangielskie, ale chciałbym Wam pokazać takie moje ślicznotki w ogrodzie, które o tej porze zdobią ten ogród swoim kolorem, kwiatem, liściem, a przede wszystkim zapachem. Słuchajcie, ktoś, kto nie czuł zapachu pluskwicy, nie wie, co to życie. Zapraszam. Przejdziemy teraz, Wam pokażę troszeczkę tą rabatę moją dziką z tyłu, co tu fajnie kwitnie i jak powtarzają rośliny kwitnienie, dobra? I zaczniemy omawianie. Zobaczcie, pierwszy rzut oka, zaczynają kwitnąć rozchodniki. Są rozchodniki okazałe brilliant. Zobaczcie, jak pięknie kontrastują. Już drugi raz tam zakwitły dzierżany. W jednym zostały takie suche kwiatostany. To też dekoruje takie fajne kulki, nie? Ale chciałem się skupić na tej roślinie. Ta roślina potrzebuje dużo słońca. Fajnie wygląda jesienią, w szczególności na przełomie września, października pięknie kwitnie, jak i zimą, gdy szronem okryją się jej fajne, zasłe kwiatostany. Zobaczcie, tu jest posadzona w towarzystwie miskantów, astrów nowoangielskich, hortensji i rozplenic. Tutaj nowa sadzonka to jest orszelinowej. Biedulka troszeczkę poturbowana przez koty, ale jest. Tu kwitnie, boże, kwitnie, rośnie trytoma gromiasta, która w maju, czerwcu pięknie kwitnie, ma piękne pochodnie. Świetna roślina do zadarniania. Czyszczyc wełniasty, słuchajcie, lepszej nie znam. Tu powtórka z rozrywki, kolejny rozchodnik tej samej odmiany. W sumie są tu wsadzone cztery. Zobaczcie, śliczne kwiatostany rozplenicy japońskiej już zaczynają się pojawiać. Zasuszone rozchodniki, boże, przepraszam, nie rozchodniki, krwawniki żółte. O, tu jeszcze widzicie, jest końcówka jego kwitnienia, pięknie się suszy. Można je z powodzeniem wykorzystywać w suchych bukietach, ale troszeczkę je rozszyjemy. Patrzcie, jak nasze one lecą. Piękne pastorały liatrii kłosowej też wybuchają nasionami. Zobaczcie, są wszystko nasiona liatrii. Niech się rozszywają. Tu zaś mamy powtórkę z rozrywki. Pięknie kwitnąca werbena patagońska. No kwitnie, patrzcie, do pierwszych przymrozków. Zobaczcie, ta rabata teraz nie jest ozdobna z kwiatów, a ze struktury, z liści i z kwiatów, ale trawozdobnych. Idziemy dalej. Tu są liliowce, które będą przesadzane, dzielone zaraz, bo to jest jeden wielki niewypał. Przejdziemy. Chcę Wam pokazać jeszcze o zawilce japońskie. Pięknie kwitną na różowo i sobie rosną. Są bezproblemowo fajne rośliny. Piwonie za niedługo będę już musiał ściąć, bo już troszeczkę zaczynają listki im żółknąć, przebarwiać się. Aczkolwiek też tak sobie pomyślałem, żeby je zostawić na moment, gdyż będą fajną ozdobą jesiennych dekoracji. O, słuchajcie, tu było tak gęsto, jeśli pamiętacie, latem, wiosną. Wyszałem cynię i astry. Z naszą cyni wyszła mi ta jedna piękność. Już się zapyta, czemu zostawiłem te suche takie badyle. To są kwiatostany przekwitłe, rubeki. Ją zaraz wyszeję, wszystko zetnę, żeby ona po prostu się mi zachowała na następny rok, tak? Pięknie kwitnąca aksamitka. Zobaczcie, ten kawałek nie był w ogóle plewiony. Bodziszek, tu się wysiała firletka. Jest aksamitka, zaś bodziszki. Tam są żurawki. Tu posadziłem ssaczca wełniastego. Aksamitki, żurawki, bodziszki i żurawki odmiany Hollywood. Nie, że fajnie wygląda? I zwróćcie uwagę, jeśli sadzimy rośliny gęsto, te rośliny
nie przepuszczają chwastów, tak? Pięknie zadarniają, nie trzeba po prostu plenić. O, to jest skutek, moi mili, niedzielenia rozchodników, niedzielenia roślin. Rozchodnik Matrona, on już ma tu u mnie z 6 lat. Troszeczkę o nim zapomniałem, jest niepodzielony, zobaczcie jak się położył. Więc na wiosnę muszę go wyciągnąć, podzielić na, sądzę, z 4, z 5 nowych sadzonek i porozsadzać go, ukwiecić tą rabatę bardziej, tak? Wracamy sobie. Pokażę wam, co dzieje się na rabacie leśnej. A dzieje się tutaj coraz mało, gdyż większość roślin zaczyna już zamierać, przygotowywać się do snu. Tutaj są, jak już pamiętacie, tulipany na wiosnę, morze tulipanów. Później kwitną fiołki. I teraz powsadzałem orliki. Mam nadzieję, że przez to drzewo, co tu jest, bo tu jest naprawdę bardzo duży cień, dadzą sobie radę. Na razie sprawdzają się świetnie. Hosty zaczynają tak samo już szykować się do snu. Zobaczcie, Big Daddy. Tam jest Summer Substral, jedna z większych takich host. Ona będzie wyciągnięta i dzielona pod rabatę dalej leśną. A kilka mniejszych tych. Konwalie majowe, jeśli ktoś by chciał, miał ochotę, mogę się podzielić, mogę dać. Troszeczkę stara, fajna odmiana. Pięknie sobie rosną, ale muszę troszeczkę je tu przerzedzić. No i paprocze, hosty, paprocze, brunery. Tu zaczynają kwitnąć. Pojedę sobie tu na skałkę. Tu zaczynają kwitnąć czynniki. Wierzba Hakuro w tym roku wybrała wolność, no i dobrze, bo mi się nie podoba. Muszę ją usunąć, bo szlak ją trafił. Zerknijcie sobie. O, proszę, zobaczcie, jak wygląda rabata leśna. Oczywiście wszechobecny podgorycznik, ale już się tutaj nie przejmuję, bo tu akurat pasuje. Tu są rozplenice, szczecz, białun. Trzciniki teraz, na wiosnę są tu czoski ozdobne, wiele kwitnących bylin, a teraz właśnie rządzą trawy ozdobne i suche kwiatostany przekwitłych roślin. Brotyczu, teraz dochodzi do tego fenkuł, czyli koper włoski, który tak bardzo wam polecam, no i szczać. Drugi raz zakwitła pięknie nam kocimiętka. Tu już zaczynają kwitnąć rozplenice. Czekamy jeszcze, zakwitną te niskanty. Tam takie duże pojedzone liście przez ślimaki, to jest lepiężnik różowy. Też bardzo fajna bylina. Zobaczcie tutaj, taką pozycję mi się najbardziej podoba. Czerwień, zieleń, złoto, żółć. A tu ten niskant ma takie fajne, drobne kwiatostany. Nie wiem, co to nazwa, tu zaraz będzie kwitnąć aster i da fiolet. Mój 4-metrowy gigant. Zerknijcie, kochani. Z pierwsza roślina, którą posadziłem w ogrodzie na samym początku, jak się tu przeprowadziłem. Miskant giganteus. Dostałem od Grzesia. Grzesiu, pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczcie, jak pięknie szumi na wietrze. Tutaj jest kilka sadzonek od niego i jeszcze od Alinki. Alinka też cię pozdrawiam. Tu oczywiście kolejny błąd, za blisko posadzony miskant zebrinus, ale na wiosnę go przesadzę. Tu zaś astry. I słuchajcie, dochodzimy do miejsca z gwiazdą do ogrodu. Jest oto ta dziewczyna. Zobaczcie. Pluskwica. Piękna, okazała bylina. Słuchajcie, jej zapach. Jest to nuta poziomki, jaśminowca i owoców. Naprawdę pachnie prześlicznie. Zobaczcie, jak ona jest bardzo dekoracyjna. Te kwiaty ma okazałe, takie grona jakby. Fajnie nadaje się do cienia, nadaje się jako soliter. Tu posadziłem ją w takiej rabacie z trawami sakomekloe, z azaliami, z klonem palmowym. Proszę, zerknijcie. Polecam tą roślinę naprawdę do waszych ogrodów. Nie pożałujecie. Zobaczcie. Pluskwica, inaczej świecznica.
A dlaczego pluskwica? Dlatego, że teraz akurat jest pogoda troszeczkę wietrzna, nie przyciąga owadów, tak? Ale jeśli jest trochę cieplej, to na jej kwiatostanach dosłownie roi się od chrząszczy, od różnego rodzaju zapylaczy. Aż sobie powącham, naprawdę pachnie onieśmielająco, najbardziej wieczorem. Zerknijcie sobie jeszcze. Taki spacer wśród takiego naturalnego ogrodu, słuchajcie. Szum traw teraz najbardziej relaksuje. Tu mi się wysiał powój, też go zostawiłem. Fajnie, fajnie sobie kwitnie, niech kwitnie. Kosmosy zaraz też powyrywam już. Poczekam, aż mi się rozszerzą. Bo z tych, moi mili nasionek, rosną naprawdę okazałe roślinki. Zobaczcie, tak jeszcze rzut. No to moją rabatę. Ona powstała w tym roku. Zobaczcie, jaki szybki przyrost można wykorzystać. Plewiona ani razu. Jedynie tu z brzegu, ale tam z tyłu, w środku nic nie plewiłem, nic nie ruszałem. Naprawdę polecam nasadzenia takich rabat, gdyż one są naprawdę dla leniwych osób. Zobaczcie. No czyż nie piękne? Miskant tutaj chiński przebarwia się na czerwono, a tamten nisidaki bodajże przebarwia się na złoto. Uzyskamy już kontrasty kolorowe późną jesienią, w październiku, w listopadzie. Srebro u góry, czerwień, złoto. Tak, i to już będzie ozdobne samo z siebie. Naprawdę, taka rabata jest ozdobna cały rok. Jeszcze pokażę Wam, jak będę sadził tutaj rośliny cebulowe. Postaram się posadzić dużo czosnków, dużo tulipanów i dużo żonkili czy narcyzy. Narcyzów. No. To koniec. Wracam już z powrotem do Was z miejsca, którym zacząłem spacer po ogrodzie. Życzę Wam miłego tygodnia, dużo radości, zdrowia i miejmy nadzieję, że troszeczkę zmienią się warunki atmosferyczne i że będzie troszeczkę cieplej, bo gdyż naprawdę żyję troszeczkę na tym świecie już 37 lat, tak stary dziad ze mnie, i mam nadzieję, że troszeczkę ta pogoda się zmieni, gdyż nie pamiętam nigdy takiego, przez moje życie, takiego zimna, jakie jest teraz. Trzymajcie się, życzę dużo zdrówka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Siema. A, jeszcze jedno. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam na mojego Facebooka. Paweł, mój sposób na ogród. No i wszystko. Trzymajcie się. Ciepło. Cześć.